31 pracodawców, 10 szkół i 3 urzędy pracy. Organizowane przez Jaworznicki Urząd Pracy 45. Targi Pracy i Edukacji za nami. Targi te są skierowane przede wszystkim dzisiaj do osób młodych, czyli do uczniów. Z uwagi na Targi Pracy i Edukacji, czyli ta oferta edukacyjna połączona jest z ofertą zatrudnienia. Myślę, że osoby młode, które kończą szkołę w tym roku, mają szansę albo dalej kształcić się poprzez szkolenie, ewentualnie szkoły policjalne czy szkoły wyższe, albo znaleźć jakąś ofertę zatrudnienia. Zgodnie z Maksymą, praca szuka człowieka. Na blisko 1000 odwiedzających czekało około 500 miejsc pracy. Co więcej, w ramach rozpowszechnionych przez wojewódzkie urzędy pracy systemów EURES przedstawiono też 400 ofert pracy poza granicami Polski. Jak nie trudno przewidzieć, w obu przypadkach dominowały oferty z branży budowlanej, gastronomicznej, handlowej oraz produkcyjnej. W opinii samych wystawców to właśnie sektor usług nadal jest najprężniej rozwijającym się, a zarazem najstabilniejszym sektorem rynku. Od wielu lat już biorę udział w tego typu targach i wszystkie te hasła, które tu są za mną, to są moje zbożne życzenia. A ta młodzież, co za mną stoi, to jest właśnie realizacja tych życzeń, spełnienie tych moich marzeń. Chociaż to wszystko to jest łatanie dziur, bo od czasu, kiedyśmy porzucili zawodowe szkolnictwo młodzieży, to zostało nam tylko uzupełnianie braków na tym polu. Co ciekawe, dużą popularnością cieszyły się stoiska służb mundurowych. Jak zostać policjantem, a jak pracownikiem Izby Administracji Skarbowej? Każda osoba, która ukończyła szkołę średnią, może zgłosić się do najbliższej jednostki policji. Na naszym terenie oczywiście zapraszamy do Jaworzyńskiej Policji, złożyć odpowiednie dokumenty i przystąpić do procesu samej rekrutacji. Bardzo zachęcam do przyjęcia się do służby celno-skarbowej, tylko trzeba spełnić parę wymogów. Najpierw trzeba być obywatelem Polski, nie można być karanym, trzeba mieć nieposzlakowaną opinię, wykształcenie co najmniej średnie i złożyć dokumenty do Izby Administracji Skarbowej, na przykład w Katowicach. Po weryfikacji tych dokumentów, jeżeli spełniają wszystkie wymogi formalne, przechodzi się do następnego etapu rekrutacji. Jest to test z wiedzy. Jeżeli taki test jest zdany, zaliczony na określoną liczbę punktów, to później jest test sprawnościowy. Potem, jeżeli te wszystkie etapy zostanie Pan zakwalifikowany do tych wszystkich etapów, jest jeszcze rozmowa z psychologiem. Jeżeli Pan spełni wszystkie te kryteria, to zostanie Pan przyjęty do służby celno-skarbowej. W ramach targów Jaworznicki Urząd Pracy zaprezentował nową, stworzoną przy współpracy z Gliwickim Klastrem Innowacji Społecznych mobilną platformę ułatwiającą znalezienie zatrudnienia czy pracownika dosłownie jedną ręką z pozycji smartfona. To jest połączenie pracodawcy i osób, które szukają pracy, ale właśnie którzy spotykają się w aplikacji. W szybkim połączeniu informacji, jeśli chodzi o pracodawcę, który daje informacje o wolnym stanowisku pracy i osobie, która szuka. W tej aplikacji będzie możliwość znalezienia pracy tymczasowej na weekend, na wakacje, więc przede wszystkim myślę, że będzie to ciekawa aplikacja dla osób młodych do 25 roku życia i generalnie to jest docelowa grupa odbiorców. Oficjalną premierę aplikacji przewidziano na 18 kwietnia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie.